Według świętego Mateusza rozpoczęliśmy już rozważanie drugiego błogosławieństwa. Błogosławieńcisi, albowiem oni na własność osiągną ziemię. I chciałbym kontynuować rozważanie tego błogosławieństwa drugiego. Wzorem cichości i łagodności jest sam Pan Jezus, który mówi o sobie: jestem cichy i pokornego serca. I modlimy się do Pana Jezusa o cichość, łagodność i pokorę serca, prosząc: Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego. I cichość i pokorę Jezusa trzeba widzieć w kontekście Ewangelii, która nam osobę Jezusa przedstawia. Jezusa, który przyjmuje ludzką drogę, bo Jezusie Chrystusie Syn Boży łączy w jednej osobie naturę boską z naturą ludzką, czyli Chrystus jest w pełni Bogiem, jako druga osoba Trójcy Przenajświętszej, w pełni człowiekiem. I w tym człowieczeństwie Jezusa Chrystusa objawia się nam Boża i ludzka pokora, łagodność i cichość. I wszystkie słowa i czyny Jezusa, które poznajemy dzięki Ewangelii, właśnie pozwalają nam zrozumieć, czym jest pokora, czym jest cichość, czym jest łagodność. Pan Jezus w pokorze przyjmuje wolę Boga Ojca, godząc się na ofiarę złożoną ze swojego człowieczeństwa Bogu Ojcu i ludziom, po to, aby przywrócić nam utraconą godność, świętość i utraconą przez naszych prarodziców nieśmiertelność ciała w chwale zmartwychwstania, po to, aby każdy z nas mógł uczestniczyć w życiu wewnętrznym Boga w Trójcy Świętej jedynego już teraz przez wiarę, miłość, poprzez przyjęcie sakramentu świętych, jaki ustanowił Jezus Chrystus w Kościele, i w przyszłości wiecznej Ojczyźnie, gdy dostąpimy tego, że wszyscy zbawienia darowanego nam przez Jezusa Chrystusa, który nas odkupił. Odkupienie jest darem, który owocuje wtedy, gdy jest przyjęty. Jeżeli przyjmujemy odkupienie dokonane przez Jezusa Chrystusa, się w pokorze, w cichości, w łagodności, gdy Pan Jezus idzie drogą krzyża, gdy umiera na krzyżu, składa się w ofierze Bogu Ojcu za zbawienie świata, wówczas odkupienie w nas prowadzi do zbawienia. Możemy być zbawieni dzięki odkupieniu dokonanemu przez Jezusa na krzyżu. Gdy chodzi o sposób wypowiadania się i postępowania Jezusa, pokora nie polega na ustępliwości, na ustępowaniu wobec oczekiwań ludzi, których Pan Jezus spotyka na swojej drodze. A spotyka ludzi bardzo różne postawy ludzkie są wobec Niego ujawniane. I postawy przyjaźni i wrogości. Postawa, aby stać się uczniem Jezusa, gdy On rozpoczyna swoją działalność publiczną, i postawa, aby Jezusa odrzucić, potępić i wreszcie skazać Go na śmierć. Czyli pokora nie polega na zacieraniu różnic między tymi ludzkimi
postawami, mówiąc, że no w zasadzie wszyscy są ludzie, wszyscy jakoś szukają dobrych rozwiązań, tak jak je rozumieją i dojdźmy do porozumienia, do kompromisu. Znaczy wobec faryzeuszów czy uczonych w piśmie, którzy Pana Jezusa coraz ostrzej potępiali i odrzucali, czy wobec uczniów, którzy choćby wobec zapowiedzi Eucharystii od Jezusa oddalali się, odchodzili, przestanie z Nim chodzić, jak czytam w Ewangelii po zapowiedzi ustanowienia Eucharystii. Pan Jezus nie stosował takich kompromisowych rozwiązań. No słuchajcie, nie do końca mnie zrozumieliście, powiedzmy, nie to miałem na myśli, jakoś osiągnijmy jakiś konsensus, zrozumiecie Eucharystię bardziej jako symbol niż jako rzeczywistą moją obecność pod postaciami chleba i wina albo z faryzeuszów. Przecież ja rozumiem, jesteście ludźmi wykształconymi, mądrymi, znajdziecie judaizm, a przecież to są korzenie naszej wiary, którą głoszę jako dobrą nowinę zbawienia. No więc nie widać u Jezusa takich skłonności do pewnych ustępstw i szukania rozwiązań kompromisowych i do zacierania różnic między postawami, postawą przyjęcia i postawą odrzucenia. Bo przeciwnie, Pan Jezus stawia sprawę kategorycznie. Kto przyjmuje krzyż, ten może być moim uczniem. Kto odrzuca krzyż, ten moim uczniem być nie może. Kto przyjmuje całą prawdę Ewangelii, ten jest uczniem Jezusa Chrystusa. Kto tę prawdę traktuje selektywnie, rozumiejąc łagodność jako kompromis, rozumiejąc pokorę jako ustępliwość, jako unikanie konfliktów, ten nie może być uczniem Jezusa Chrystusa, czyli pokora i łagodność nie sprzeciwiają się rozróżnianiu dobra i zła, prawdy i kłamstwa, światła i ciemności. Tyle, że Pan Jezus nie wszystko, nie wszystkim od razu mówi, czytam w Anglii takie słowa, to jeszcze tego przyjąć nie możecie, jeszcze tego nie rozumiecie. Prawda? Czyli Pan Jezus stopniowo objawia swoją wolę i wolę Boga Ojca i swoją drogę. I także wówczas, gdy uczniowie i apostołowie nie rozumieją słów Jezusa Chrystusa, Pan Jezus je wypowiada po to, aby je zapamiętali w swoim czasie, zrozumieli, a także odnieśli do samych siebie. Czyli Pan Jezus tej łagodności godzi się z niezrozumieniem, powiedzmy częściowym niezrozumieniem tego, co mówi i tego, co czyni. Wiarę traktuje nie jako coś, co albo jest, albo tego nie ma, ale jako coś, co się rozwija. W Kanie Galilejskiej, gdy Pan Jezus czyni cud przemiany wody w wino, czytamy słowa w Ewangelii świętego Jana w 2 rozdziale i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. No pytanie, a przedtem w Niego nie wierzyli? No jakoś w Niego uwierzyli, bodaj trochę, skoro stali się Jego uczniami, czyli uwierzyli bardziej. Czyli wiara nie jest czymś, co albo jest, albo tego nie ma, ale jest pewną postawą ducha, woli, rozumu ludzkiego, która wzrasta. Prawda? Można wzrastać w wierze, aż do chwili, gdy wiara się kończy, przemienia się w oglądanie Boga twarzą w twarz, gdy, jak mówi Pan Jezus, o nic mi więcej pytać nie będziecie. Natomiast wiara do pewnego momentu, przejścia z doczesności do wieczności, wiąże się z pytaniami. Prawda? Pytamy Pana Jezusa i Pan Jezus nam odpowiada niekiedy w sposób taki, który nie jest przez nas w pełni zrozumiany, ale oby był zapamiętany, tak jak Najświętsza Maria Panna zapamiętała słowa i czyny Pana Jezusa i rozważała je w swoim sercu, nie od razu, nie do końca je rozumiejąc, na przykład zagubienie się Pana Jezusa i odnalezienie Go dopiero trzeciego dnia w świątyni jerozolimskiej, jako dwunastolatka, który naucza uczonych w piśmie, pełniąc wolę Boga Ojca, jest w świątyni, a tymczasem on sam jest świątynią, czego ani uczniowie Jego jeszcze nie rozumieją, Matka Najświętsza również, ale już to przyjmuje i stopniowo rozważa w swoim sercu, dochodząc stopniowo do
pełnego zrozumienia słów i czynów Jezusa Chrystusa, czyli nasze naśladowanie Matki Najświętszej, a także apostołów i uczniów Jezusa polega na wzrastaniu w wierze. Możemy wierzyć coraz bardziej, ufać coraz bardziej, nawet jeżeli czegoś nie rozumiemy, jakiś w końcu Boga do końca nie zrozumiemy nigdy, przecież nawet w niebie. Bóg jest nieskończony, Bóg jest niepojęty. Natomiast w tym jakby rozumieniu Boga, a także już teraz w rozumieniu słów i czynów Jezusa Chrystusa możemy wzrastać. I przede wszystkim pogodzić się z tym, że pokora nie oznacza zacierania różnic, łagodność nie oznacza rezygnacji ze sprzeciwu wobec zła. Krzyż jest znakiem sprzeciwu, Ewangelia jest znakiem sprzeciwu. Mówi Pan Jezus, czy myślicie, że pokój przyszedłem przynieść na świat? Nie pokój, ale wojnę, ale walkę. Będą przeciwko sobie nawet najbliżsi. Czyli i rodzina może być podzielona w sensie przyjęcia albo odrzucenia Jezusa Chrystusa, Jego orędzia, Jego Ewangelii, tak samo i naród, nasz naród polski też przeżywa jakieś rozdarcie, jakiś podział, który póki żyjemy nie jest ostateczny, to znaczy podział staje się ostateczny chwilą przejścia z doczesności do wieczności. Natomiast po drodze ktoś, kto przeciwia się Jezusowi, może nawrócić się ku Niemu i stać się Jego uczniem, a z drugiej strony ktoś, kto jest uczniem Jezusa, może się od Niego odwrócić, jak przestać z Nim chodzić, prawda? Czyli odrzucić Jego Ewangelię, odrzucić tajemnicę krzyża. Czyli póki kto żyje, nie jest jeszcze przesądzony, jak się określi z chwilą przejścia z doczesności do wieczności, z chwilą śmierci. Jest to dla nas zresztą tajemnica. Niemniej postawy w życiu doczesnym przygotowują nas na samookreślenie się właśnie w chwili przejścia do wieczności. Czyli postawa pokory i łagodności oznacza też pewną cierpliwość i wobec samego siebie, i wobec innych ludzi, powstrzymanie się od takich kategorycznych osądów, że jeżeli ktoś jest zły, to zły będzie, jeżeli ktoś jest dobry, to dobry będzie. No to można w powierzchowny sposób oceniać ludzi na zasadzie ich deklaracji czy chwilowych postaw, a potem przekonać się, że te deklaracje nic nie znaczą i te postawy nie pociągają za sobą jakichś konsekwencji. Taka pomyłka zresztą nastąpiła w naszej ojczyźnie z chwilą przygotowania do rozmów tak zwanego okrągłego stołu do Magdalenki, potem porozumienia, tak zwanego porozumienia okrągłego stołu, gdy taki dosyć powierzchowny sposób wielu ludzi w Polsce określało, kto chce Polski wolnej, niepodległej i sprawiedliwej, a kto jej nie chce. I potem się okazało, że takich, w świadomości wielu ludzi się okazało, że takich, którzy by kategorycznie nie chcieli Polski niepodległej i sprawiedliwej, suwerennej, właściwie w Polsce nie ma. Że właściwie z wszystkimi się można dogadać. Można unieważnić przeszłość komunistyczną komunistów i zbrodnie przez nich wcześniej popełniane. Można jakby przejść do porządku właśnie, określając grubą kreską całą przeszłość, całą naszą niedawną historię i teraz budować wspólne porozumienie na zasadzie zatarcia jakichkolwiek różnic i podziałów i przypisując dobrą wolę ludziom, których historia raczej świadczy o złej woli, przynajmniej w jakimś dużym okresie ich działalności. Natomiast dobra wola jest kwestią tylko porozumień deklaracji, które mogą się okazać chwilowe, krótkotrwałe i powierzchowne, tak jak to się stało pod koniec lat 80. czy na początku lat 90. w naszej ojczyźnie, gdy ten, powiedzmy, podjęty w duchu właśnie kompromisu, łagodności, zdawałoby się pokory, kompromis z komunistami doprowadził do utworzenia tworu politycznego zwanego trzecią RP, tworu, który w dużej mierze zachował dziedzictwo PRL-u, dziedzictwo
komunistycznej w sensie personalnym i w sensie pewnego stylu postępowania wielu Polaków przeciwko Polsce, z tym, że zależność od Związku Sowieckiego została jakby rozciągnięta, przemieniona na zależność wobec i Rosji, i Niemiec, i Izraela, i Międzynarodowego Żydostwa, i Międzynarodowej Masonerii, i Unii Europejskiej, i Brukseli, prawda, i różnych tworów międzynarodowych, do tego stopnia, że trudno się rozeznać w tej chwili w Polsce, kto komu służy. Natomiast można mieć jakieś trzeźwe rozeznanie, kto do czego dąży. Kto do czego dąży. I być może istnieje jakaś wspólnota interesów zagranicznych i wewnętrznych, które wyrażają zamiar o destrukcji Polski jako narodu, jako państwa suwerennego, niepodległego, wolnego. No i teraz pytanie, czy pokora i łagodność i cichość polegają na tym, żeby przejść na tym do porządku, czy nawet udać, że tego nie ma, tego rozróżnienia i tych różnorakich dążeń duchu budowy Polski, odbudowy Polski, czy też destrukcji Polski i Polaków i rodziny i wszelkich wspólnot autentycznych w naszej ojczyźnie. Pokora to prawda, a prawda oznacza mądre rozeznanie i odróżnienie tego, co jest dla Polski dobre, od tego, co jest dla Polski złe, tego, co służy życiu Polski i Polaków, od tego, co sprzyja śmierci Polaków i Polski w ojczyźnie, czy także poza jej granicami. Czyli politykę w Polsce można oceniać w tych kategoriach, czy na Polsce służy, czy też w Polsce się sprzeciwia i różnych ludzi, którzy tę politykę uprawiają, też można poddać tym kryterium. Czyli cichość, łagodność i pokora nie polega na tym, żeby każdemu z góry przypisać dobrą wolę, kiedy i ze słów, i z czynów, i z decyzji, i z wyborów wielu ludzi wynika, że dobrej woli oni nie przejawiają. Wobec prawdy, wobec życia, wobec polskiej historii, tradycji, kultury, ducha, wiary, wobec wspólnego dobra i wobec Polski rozumianej też jako przyszłość naszej ojczyzny, ku czemu Polska zdąża, jakie są perspektywy ocalenia i rozwoju naszej ojczyzny, Polski jako narodu, Polski jako państwa. Bóg w Jezusie Chrystusie ma zamiary zbawcze wobec każdego człowieka. Znaczy Bóg chce każdego człowieka nawrócić, uświęcić, przemienić, odrodzić i obdarować życiem wiecznym. No i pytanie, czy Pan Bóg ma jakieś zamiary wobec ludzkich wspólnot? Wobec wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej ma Bóg oczywisty zamiar wynikający z woli Boga Stwórcy. Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę. Bóg ludzi powołał do małżeństwa, zanim nasi prawice zgrzeszyli. Powołał również do rodzicielstwa, czyli do życia rodzinnego. Czyli niewątpliwym zamiarem Boga jest nie tylko indywidualne zbawienie każdego człowieka z osobna, ale również ocalenie ludzkich wspólnot, które uobecniają obraz Boży, obraz Trójcy Przenajświętszej, która jest wspólnotą, przedziwną wspólnotą trojga odrębnych osób, chociaż Bóg jest jeden, ale w trzech osobach. Bóg jest miłością, nie tylko na zasadzie tej, że ludzi kocha, bo z miłości ich stworzył, miłością garnia, ale również Bóg jest miłością sam w sobie. Przede wszystkim jest miłością sam w sobie, miłością udzielającą się bytom stworzonym przez Boga, zwłaszcza ludziom, ponieważ obraz Boży zawiera się w nas, a nie w zwierzętach, a nie w roślinach, a nie w owadach, nie w innych tworach obdarzonych życiem, ale nie podobieństwem do Boga w Trójcy Świętej
jedynego i znowu zatarcie różnicy i granicy między ludźmi a zwierzętami, co programowo się dzisiaj czyni, choćby w myśli ideologii tak zwanej Greenpeace, sprzeciwia się obrazowi Bożemu w człowieku. I znowu, czy pokora i łagodność polega na tym, że skoro ludzie są wolni, to mogą tworzyć ideologie czy światopoglądy takie, jakie chcą i w duchu tolerancji musimy to wszystko uznać i pogodzić się z tym, że są najróżniejsze filozofie, ideologie i przekonania, czy też przeciwnie, oceniać i określać w kategoriach prawda, nieprawda, dobro, zło. Podobnie zresztą wobec innych religii. Czy ekumenizm polega na tym, żeby powiedzieć, że skoro w każdej religii człowiek się zwraca ku transcendencji, w każdej religii szuka jakiegoś obrazu Boga czy bóstwa, czy bóstw różnych od tego, co widzimy wokół siebie, od świata stworzonego, to wobec tego ekumenizm miałby polegać na tym, żeby te wszystkie religie na zasadzie wspólnego mianownika jakoś połączyć i pogodzić. Wspólnie szukamy transcendencji, wznosimy się ponad naszą ludzką, materialną rzeczywistość ku świecie duchowym. Otóż pokora rozumiana jako prawda wymaga teraz pewnego rozróżnienia. Świat duchowy, ale jaki? Ku jakim duchom zwracają się, czy ku jakiemu duchowi zwracają się ludzie, którzy mają taką czy inną koncepcję swojej religii, swojej religijności, czy swojego światopoglądu, prawda? Jest modlitwa, która zwraca ku Bogu w Trójcy Świętej jedynemu, a jest modlitwa, która zwraca ku Bożku, albo ku Bogu rozumianemu niezgodnie z objawieniem zawartym w Piśmie Świętym. Religia muzułmańska, która zobowiązuje wyznawców do modlitwy w określonych porach dnia i to modlitwy manifestowanej, której się muzułmanie nie wstydzi, swoją postawą, swoimi słowami wyraża posłuszeństwo wobec Boga i jego proroka Mahometa. Pytanie, ku komu ta modlitwa się zwraca? Czy ku Bogu prawdziwemu, czy ku Bogu nieprawdziwemu? Skoro Bóg jest Trójcą, Bóg jest miłością, nie można, odrzucając tajemnicę Trójcy Świętej i odrzucając objawienie, które przynosi nam Jezus Chrystus, szukać Boga inną drogą i odrzucać zarazem tę drogę, którą jest Jezus Chrystus, gdy mówi o sobie, ja jest droga, prawda i życie, czyli jest pewna nie do pokonania różnica między modlitwą, jeżeli to w ogóle można nazwać modlitwą buddysty. Któryś buddysta, niedawno spotkałem kilku buddystów, którzy uczestniczyli przy pogrzebowej, którą prowadziłem, podeszli do mnie, podziękowali za mszę świętą i jeden z nich powiedział, no proszę księdza, ja jestem taki buddysta, jak katolik jest katolikiem albo chrześcijanin chrześcijaninem. Czyli w pewnym sensie jesteśmy do siebie podobni. Bo ja jestem nie do końca buddysta, a wy jesteście nie do końca chrześcijanin. No więc nie odpowiedziałem mu w ten sposób, który mi się nasunął nieco później, na zasadzie tego l'esprit de l'escalier, Francuzi mówią, prawda, duch schodów, to wtedy właściwa odpowiedź przychodzi do głowy dopiero, kiedy człowiek już jest na schodach, kiedy już wychodzi, nie ma szansy wrócić, żeby powiedzieć rozmówcy to, co gdyby miał refleks, przyszło mu na myśl, mógłby powiedzieć od razu. No więc przyszło mi na myśl, ale właściwie już na schodach, że owszem, buddyści nie są tak źli jak Budda, katolicy nie są tak dobrze jak Jezus Chrystus, jest w tym sensie, jest jakieś między nami podobieństwo. Buddysta nie jest tak zły jak Budda, a katolicy są dobry jak Jezus Chrystus. Czyli owszem, na tej zasadzie pewnej ludzkiej takiej słabości możemy doszukiwać się podobieństw między nami, ale pytanie, jaki jest kierunek naszych duchowych dążeń i kierunek naszej modlitwy. Czy nasza modlitwa zwraca nas ku duchom złym albo Bogu fałszywie przez nas, przez kogoś rozumianemu, czy też nasza modlitwa zwraca nas ku duchom dobrym i ku Bogu prawdziwemu, tak jak On siebie objawia w Jezusie Chrystusie, bo niewidzialny Bóg staje się dla nas widzialny
w osobie Jezusa Chrystusa, czyli pokora, łagodność i cichość zawiera w sobie prawdę rozróżnienia. Są religie, których się nie da pogodzić ze sobą. Nie da się pogodzić chrześcijaństwem, buddyzmem, czy z hinduizmem, czy z islamem, ani z judaizmem. Przedstawiciele judaizmu odrzucili Jezusa Chrystusa i w miejsce judaizmu biblijnego pojawił się judaizm talmudyczny, prawda? Pojawił się Talmud, pojawiły się księgi zawierające kategoryczne i ostre potępienie Jezusa Chrystusa, chrześcijaństwa i Chrystusowej Ewangelii i rozróżnianie wyznawców Talmudu od wyznawców Jezusa Chrystusa na zasadzie, że my jesteśmy pewni ludźmi, a wy jesteście pół ludźmi, prawda? Czy osobami, no owszem, nadającymi się do wykorzystania, ale nie nadającymi się do tego, żeby traktować ich na równi z nami, więc tu są różne tradycje, o ile można w jakimś sensie nawiązać do judaizmu biblijnego, tyle do judaizmu talmudycznego nawiązać się nie da, natomiast jedna i druga tradycja jakąś dzisiejszą świadomość i kulturę żydowską przenika. Ale że Żydzi są wezwani do nawrócenia, do wiary w Jezusa Chrystusa jest oczywiste, a sam święty Paweł powiada, że jednym ze znaków zbliżającego się końca świata będzie nawrócenie Izraela, będzie nawrócenie Żydów. Jaką drogą się to dokona, czy tą drogą, że Izraelici przeniosą się z Izraela do Polski, zbudują tu Judeopolonię, a następnie się nawrócą, czy jakąś inną drogą, oczywiście tego nie wiemy, ale snuć sobie różne perspektywy i pomysły, co też się stanie, jakie są zamiary wobec Polski, czy tu ma powstać generalne gubernatorstwo, czy ma powstać wiślański kraj, czy ma powstać Judeopolonia, bo takie trzy rozwiązania się w tej chwili rysują przed nami w sensie politycznym i co z tego wszystkiego wyniknie. Oczywiście możemy sobie takie pomysły snuć, rozważać i zastanawiać się, co z tego będzie. To wcale się nie sprzeciwia pokorze i łagodności. Natomiast pokora i łagodność oznacza odniesienie się do ludzi. Po ludzku trzeba traktować także przeciwnika i dać szansę. Owszem, sprzeciwić się otwarcie, nawet ryzykując własnym życiem, aż do męczeństwa, tak jak czynił to błogosławiony Jerzy Popiełuszko, który nie cofał się na drodze prawdy, nie cofał się na drodze wspólnoty z ludźmi, którzy jemu zaufali jako kapłanowi, jako Polakowi, co zresztą wprost powiedział księdzu prymasowi Józefowi Głębowi, ja nie mogę opuścić ludzi, no, a w domyśle nie mogę się również ryzykować prawdy, którą publicznie głoszę, godząc się na pewną dezercję w postaci prośby o przeniesienie mnie do Rzymu na studia do Watykanu za granicę, co być może ocaliłoby księdzu Jerzemu życie, ale o to prosić nie mógł. Z drugiej strony, jak wiadomo, ksiądz prymas Józef Głęb nakazać z tego księdzu Jerzemu nie chciał, zwłaszcza w kontekście wystąpień ówczesnych w czasie stanu wojennego Jerzego Urbana, który wysunął pomysł banicji, to znaczy Polaków, którym się w PRL-u nie podoba, należy skazać na banicję, pozwolić im wyjechać i zabronić im powrotu. No więc gdyby ksiądz Jerzy miał też pójść tą drogą wyjazdu bez możliwości powrotu dla ratowania własnego życia, to czego się świadomy był ksiądz prymas Józef Głęb, stawiałoby zwolenników, prawda, takiej banicji księdza Jerzego, w pewnym sensie na równi z Jerzym Urbanem. Ksiądz prymas jednak nie chciał być utożsamiany z takimi pomysłami. Co do Jerzego Urbana żadnej pochwały ze strony księdza prymasa ani wyrazu aprobaty nie było, bo zgarała Jaruzelskiego były niestety, prawda, takie, które właśnie jakiś internaut przypomniał, że w styczniu czy lutym 82 bodaj roku, czyli na początku stanu wojennego, tak czy wcześniej? Nie, na początku. Na początku stanu wojennego właśnie. Ksiądz Was bardzo pochwalił generała Jaruzelskiego, przypisując mu patriotyzm i jakąś taką wewnętrzną szczerość. Ale niezależnie od, skoro już
skoro już pojawił się tutaj święty, a widzicie między nami ksiądz prymas Józef Gleb, a w małym gronie można powiedzieć więcej. Publicznie jednak chyba trzeba się trzymać zasady de mortuis nimis bene, przynajmniej do momentu pogrzebu, a potem zobaczymy. Czyli na razie staramy się osoby i postępowania i postawy osoby to być dobre, niewątpliwe dobro, jakie czynił dla archidiecezji warszawskiej, ale także i gnieźnieńskiej, którymi kierował, dla Polski, dla Kościoła w Polsce, dla ojczyzny, gdy chciał uniknąć rozlewu krwi w Polsce, słusznie. Sprzeciw czynny, no zbrojny, za pomocą takiej broni, jaką wtedy opozycja mogła dysponować, do niczego by nie doprowadził, poza strona rządowa była zdecydowana na strzelanie do ludzi, na zabijanie ludzi w skali znacznie większej niż to się stało w czasie stanu wojennego, więc postawa świętokrzyskiego Józefa Glempa, być może oparta na niesłusznym rozeznaniu, kto jest kim i jakie kto postawy reprezentuje, na pewno niesłusznie cenił Wojciecha Jaruzelskiego jako patriota, ani nie był, ani nie jest ów człowiek polskim patriotą, jest, jak powiedział Walter Gasowiecki, generałem w polskim mundurze. Czy był? Otóż obiektywnie biorąc jednak wypowiedzi i postawa Józefa Glempa były słuszne wtedy. Różne formy potępienia, czy też jak przypomniał tam jakiś internauta księdza Tadeusza Isakowicza Zaleskiego, który oczekiwał lustracji w kościele, jaka nie nastąpiła i słusznie to czynił i czyni. Jeżeli ksiądz prymas Józef Glemp się bardzo niestosownie, wręcz podagliwie księdzu Tadeuszu wyraził, oczywiście było to niesłuszne. Ale znowu zauważam, że ksiądz prymas potrafił zmienić zdanie w różnych sprawach, na przykład zmienić zdanie wobec Radia Maryja i telewizji. Trwała mi dzieła ojca Tadeusza Rydzyka, bardzo pochlebnie je oceniając pod koniec swojego życia, mimo wcześniejszych negatywnych wypowiedzi, więc był to człowiek, który potrafił zmienić zdanie w różnych ważnych sprawach. Może nie było czasu i warunku, żeby o wszystko zapytać do końca, jednak to już w ciężkiej chorobie zbliżał się do odejścia z tego świata. Jeżeli wcześniej nie zmienił zdania, no to teraz zmienił zdanie, wiedząc więcej, prawda, niż wiedział za życia. No i trzeba uznać jego miłość wobec Kościoła i wobec Polski, jego wiarę, jego troskę o życie, nie tylko w tym sensie, że chciał uniknąć rozlewu polskiej krwi w czasie stanu wojennego i słusznie, ale również w tym sensie bronił życia i prawa do życia dzieci poczętych. To jestem tego świadkiem, bo w 1981 roku jeszcze przy stanie wojennym księdze prymasem prezydentem rozmawiałem na temat obrony życia jako przedstawiciel Bohuga Ordium Vitae i ksiądz prymas przyjął mnie bardzo życzliwie i jeszcze życzliwą rozmowę i wsparcie poparł znaczną ofiarą finansową na fundusz Gaudium Vitae i wszystkie jego wypowiedzi na temat obrony życia i prawa do życia dzieci poczętych czy życia od poczęcia po naturalną śmierć były słuszne, były zdecydowane, były jednoznaczne. To, że ksiądz prymas uznał błogosławionego Jerzego Popiełuszkę za jeszcze przed beatyfikacją, nawet przed wszczęciem procesu beatyfikacyjnego, czyli bardzo prędko uznał księdza Jerzego Popiełuszkę, jeszcze nieuznanego za sługę Bożego i niebeatyfikowanego, jako patrona ruchu obrony życia w ojczyźnie, bo to bardzo słuszne i tak jest rzeczywiście, że ksiądz Jerzy jest jednym z patronów obrony życia każdego człowieka od poczęcia po naturalną śmierć. Czyli w sprawach wiary i moralności ksiądz prymas, tak jak zresztą polscy biskupi Bogu dzięki, mimo różnic między nimi, w sprawach wiary i moralności, jeżeli chodzi o dekalog, jeżeli chodzi o Ewangelię, o podstawę prawdy wiary, wypowiadają się słusznie. W odróżnieniu od różnych zagranicznych biskupów, którzy w tej dziedzinie mają pewne dewiacyjne skłonności.
Więc i tak możemy dziękować Bogu, że nasi biskupi wierzą w Boga, który jest święty, jedynego Jezusa Chrystusa, że zasadnicze prawdy wiary uznają i przykazaniom Bożym się nie sprzeciwiają, chociaż w kwestii praktycznych różnych rozwiązań, ale także duszpasterskich, mogą być między nimi różnice i można się z biskupami nie zgadzać. Na przykład, jeżeli niektórzy biskupi nie uznają krucjaty różańcowej za ojczyznę, bo mówią, że różaniec owszem odmawiajcie, ale po co zaraz zawiązywać jakąś krucjatę, bo tu nie trzeba walczyć, bo nie ma tu żadnej wojny, tylko trzeba się po prostu po cichu, łagodnie, spokojnie, pokornie modlić. No więc taką postawą zgodzić się nie można, bo wojna oczywiście jest, no, na razie Bogu dzięki, nie militarna, jeszcze takiej wojny okrutnej, połączonej z jakimś masowym zabijaniem ludzi w Polsce nie ma, ale jest wojna przeciwko dzieciom poczętym, jest wojna przeciwko prawdzie o małżeństwie, przeciwko rodzinie, jest ta wojownicza ideologia gender na przykład, wojownicza ideologia Greenpeace, wojownicza ideologia multikulti, w zasadzie zacieranie różnic między kulturami, cywilizacjami, tradycjami. Zwłaszcza w Polsce rozgrywana w tej chwili na Zachodzie pewnej ideologii już pomalutku kompromituje, a u nas jeszcze one są w akcji, w działaniu, prawda, jeszcze jest ta wojna, jest ideologia poprawności politycznej, która zakazuje formułowanie obiektywnej prawdy i dochodzenie do niej, obrona jej jako posiewu nietolerancji, konfliktów, walki ludzi przeciwko ludziom. No więc wojna jest, to przybiera inne postacie, inne formy i na wojnę trzeba odpowiedzieć obroną, także wojowniczą obroną, która sięga po ten środek obrony, po to narzędzie obrony, jakim jest różaniec, zgodnie z dawną tradycją Kościoła krucjat różańcowych od XIII wieku. Zwycięski krucjat, każda doprowadziła do zwycięstwa. Święto Matki Bożej Różańcowej zostało ustanowione na pamiątkę zwycięstwa pod Lepanto 7 października 1571 roku. A zwycięzcy pod Lepanto posłużyli się różańcem i posłużyli się obrazem, kopią obrazu autoportretu Matki Bożej z Guadalupe. I tak jak Matka Boża z Guadalupe w Meksyku i w ogóle w Ameryce Południowej, w Ameryce Północnej doprowadziła do masowego nawracania się Indian, czyli zwycięstwo dokonało się nie na zasadzie zwycięstw konkwistadorów, którzy walczyli z Indami niekiedy fizycznie, zabijając ich albo demoralizując ich, dając im alkohol, prawda, po to, żeby ich wyniszczyć, ale zwycięstwo nad Indianami, nad tą pogańską kulturą indiańską, która miała w sobie dobre wymiary, elementy, ale również i złe, choćby w postaci składania ofiar z ludzi, fałszywego bóstwu słońca. Także wśród Azteków, gdzie Matka Boża objawiła siebie w tym autoportecie z Guadalupe. No więc Matka Boża wskazała, owszem, jest wojna, na pewno jest, ale używajmy takich narzędzi, które zapewnia nam trwałe zwycięstwo, a nie tylko pokonanie przeciwnika na zasadzie fizycznej eksterminacji czy poniżenia. I takim narzędziem pod Lepanto właśnie był obraz, kopia obrazu Matki Bożej z Guadalupe i różaniec. I to doprowadziło do zwycięstwa, które stało się też za przyczyną nagłej zmiany kierunku wiatru. A to już jest dziedzina Boża, prawda? To Pan Bóg może nagle zmienić kierunek wiatru, a nie człowiek stał nawet swoją nowoczesną techniką. A więc sprzyjający wiatr doprowadziły do pokonania floty muzułmańskiej, wówczas tureckiej pod Lepanto. I teraz, gdy różne znaki właśnie z nieba, a także wypowiedzi różnych naszych katolickich przywódców, prymasa Augusta Chlonda, czy prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego, czy przekaz zawarty w objawieniu fatimskim, mówią nam, że trzeba sięgnąć po różaniec jako broń i wsiąść krucjatę różańcową. No więc, jeżeli są biskupi, którzy do niej się dołączyli, jak wśród nich ksiądz prymas Józef Glemp, za co mu podziękowałem zresztą w programie
Jana Pospieszalskiego, ale należała mi się taka podzielka, prawda? Jeden z pierwszych biskupów się do tej krucjaty dołączył. Zadeklarował to publicznie. Więc jest mu za co dziękować, właśnie za obronę życia, za różanie, za modlitwę różańcową, za udział w krucjacie różańcowej, za ojczyznę. Następnie, jeżeli są biskupi, którzy wspierają organizację Jezusa na Króla Polski, Bogu niech będą dzięki. Ale jeżeli są biskupi, którzy się temu sprzeciwiają, jeżeli podpisują się jeszcze pod fatalnym listem episkopat, podczas gdy dobrze wiadomo, że to nie sam episkopat, bo jednak mam drugi biskup. Jeżeli się tak jakoś, nazwijmy to, jaczejka w episkopacie podpisuje episkopat oczywiście, można się temu sprzeciwić w duchu pokory, łagodności i cichości serca, żeby w każdym człowieku zauważyć jednak dobro, albo to dobro, które jest, albo to dobro, które miejmy nadzieję będzie. Podobnie, gdy chodzi o ofiarowanie Rosji Niepokornemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. Czy pokora polega na tym, żeby powiedzieć, nie ma tematu, nie ma o czym mówić, ponieważ ofiarowanie narodów Niepokornemu Sercu Maryi już się dokonało. 25 marca 1984 roku ze swoją wyzwaniem. Temat jest zamknięty, wola Matki Bożej Fatimskiej została spełniona i już. No nie została spełniona, bo nie ma owoców. Bo owocem ofiarowania Rosji to Rosja, a nie tylko narodów w sensie ogólnym Rosji, Niepokornemu Sercu Maryi, miał być nawrócenie Rosji. No nawróciła się Rosja, czy też nie? No nie. Poza tym, czy innym jest nawrócenie się na prawosławie, a czy innym jest nawrócenie się na katolicy? Pytanie, o jakie nawrócenie Matce Bożej chodziło? Jeżeli prawosławie w Rosji jest poddane władzy politycznej aktualnej, no to nawrócenie się na prawosławie oznacza uznanie władzy Władimira Putina, prawda, czy jego zespołu, kieruje Rosją. Czyli pytanie o owoc, nawrócenie Rosji i pytanie o owoc, miał być pokój w Europie. No jest pokój w Europie czy nie? No nie jest wojna, tylko to są innymi metodami. No wojna przeciwko Polsce toczy się nie przez otwarte strzelanie do Polaków na ulicach. Być może i to nastąpi, ale toczy się przez wojnę przeciwko polskiej kulturze, historii, tradycji, wierze, religii, tożsamości. Przeciwko polskiej własności, która jest rozkradana i niszczona, i przeciwko polskiemu życiu, przeciwko polskim małżeństwom, rodzinom, wspólnotom, kościołowi w Polsce. No więc wojna się toczy, która może być przygotowaniem do innych form wojny przeciwko Polsce, a być może wystarczy taka wojna po to, żeby Polskę rozparcerować i stworzyć właśnie jeden z tych trzech tworów, o których wspomniałem, czy kraj prywiśnieński, czy generalne gubernatorstwo, czy też ideopolonię. Czy wszystkie trzy lata? Jako wynik wojny zwyciężonej, wygranej przez przeciwnika, gdy naród uśpiony hasłami o kompromisie, o tolerancji, o łagodności, o zgadzaniu się, o pokorze rozumiane jako ustępstwa nieustanne, jako brak sprzeciwu wobec zła. Czyli jest pewne fałszywe rozumienie cichości, fałszywe rozumienie pokory, fałszywe rozumienie tolerancji, fałszywe rozumienie łagodności, a jest też rozumienie ewangeliczne. Prawda? Czyli nie od razu osiągamy to, co chcielibyśmy osiągnąć, ale do tego dążymy, sięgając po takie środki, jakie są w tej chwili dostępne, jakie są skuteczne i które nie są obciążone zbyt dużym ryzykiem zła, które może z nich wyniknąć. Więc powiedzmy, wszczynanie powstania w warunkach takich, jakie były w Polsce w XIX wieku, nie wzięło pod uwagę złych skutków, które nastąpiło. Ale skoro z chwilą, kiedy to powstanie już się rozpoczęło, no postawa choćby księdza biskupa Zygmunta Szczęstego-Fenińskiego, a także Romualda Trauta, wskazuje na to, że jestem przeciwko powstaniu, póki jego nie ma, ale jestem z powstańcami z chwilą, gdy powstanie wybuchnie. I ponoszę ryzyko. Romuald Traut został skazany na śmierć poruszony, a Zygmunt Szczęstego-Fenieński został z Polski wygnany. Bez możliwości powrotu do tej decyzji, którą kierował. Czyli
nie można w sposób jednoznaczny, też właśnie w duchu jakiejś pokory i łagodności, sprzeciwiać się powstaniu, tak jak to publicznie jest nieraz wyrażane, choćby w najbliższym czasie, jest artykuł Wielomskiego w tej chwili, który kategorycznie potępia powstanie styczniowe jako szkodliwe i bezsensowne i przenosi to potępienie na dzisiejsze warunki Polski, stawiając na równi PiS i Platformę Obywatelską. PiS porównuje do czerwonych, do stronnictwa czerwonych z czasu powstania styczniowego, czy lat poprzedzających bezpośrednio to powstanie, natomiast Platformę lokuje jako stronnictwo białych. Czyli o ile stronnictwo białych jest dużo rozsądniejsze i mądrzejsze od czerwonych, o tyle głupieje w tym momencie, kiedy zaczyna popierać się czerwony, gdy powstanie już wybuchło. Czyli Platforma jest lepsza od PiS-u, ale jest równie głupia jak PiS, kiedy uznaje powstanie styczniowe za chwalebną kartę w historii naszej ojczyzny i godzi się na pewne obchody rocznicy 150. wybuchu powstania styczniowego. No więc to takie aberracje, prawda, mogą dochodzić różni dzisiejsi publicyści czy historycy, oceniając wstecz wydarzenia historyczne, oceniając z dzisiejszej perspektywy i sposobu myślenia wydarzenia historyczne sprzed stu kilkudziesięciu albo więcej laty i jeszcze przenosząc przez analogię te dylematy ówczesne na sytuację dzisiejszą Polski. Podczas gdy zasadniczy dylemat jest taki, czy ktoś chce, żeby Polska żyła, czy ktoś tego nie chce, prawda? A Polska żyła w sensie życia Polaków, własności polskiej, wolności Polaków, kultury polskiej, tradycji, ducha, cywilizacji, którą w Polsce budujemy, czy też ktoś jest temu przeciwny, kierujący pewnymi pragmatycznymi racjami dobą, może się opłacać współpraca z zaborcą i opłacała się przecież wielu Polakom współpraca z zaborcą, może się opłacać współpraca z Rosją, prawda, dzisiaj z władzami brukselskimi, czy z masonerią, czy z Berlinem, czy z kim, no, z różnymi zagranicznymi czynnikami, które potrafią wynagrodzić tych, którzy działają na szkodę Polski tutaj, ale nie na własną szkodę, nie na szkodę krewnych znajomych królika, jak się dzisiaj żartobliwie mówi. No więc zasadniczy podział jest taki, no, czy uznając Polskę i polskość za dobro i Polaków w swojej tożsamości i kulturze za wartych życia i obrony, i wspólne dobro, wspólną własność Polski i Polaków, no coś cennego, czego nie należy trwonić się, rozkradać i niszczyć. Czy też przeciwnie, wskazuje się Polska na śmierć w tym sensie, że lepiej, żeby Polska nie istniała jako odrębny twór między Rosją i Niemcami, między Wschodem i Zachodem, choćby na zasadzie podziału Polski na strefę przynależną do Niemiec i tradycji politycznej, zresztą zupełnie dawnej. Przedtem Niemcy przecież były podzielone na liczne księstwa, choć bardziej tradycję pruską, prawda? I między Rosję, prawda, też rozumiano w określony polityczny sposób, no bo kultura rosyjska jest coś wielkiego i można sięgnąć do skarbów tej kultury, ale nie na tej zasadzie Rosja chce w tej chwili Polskę sobie podporządkować, że chce, żeby jej kultura i dobro zawarte w tej kulturze przez Polaków znane i cenione, ale na zasadzie pewnej agresji ekonomicznej, politycznej, a być może militarnej w przyszłości. Czyli podział jest bardzo prosty. Nie trzeba tutaj operować kategoriami politycznymi, czy kategoriami lewica-prawica, tylko kategoriami takimi, no, czy ktoś chce, żeby Polska żyła, czy ktoś tego nie chce. No i po stronie tych, którzy chcą, żeby Polska żyła, jest niewątpliwie Pan Jezus, bo sam to powiedział. I to powiedział do świętej Faustyny Kowalskiej, a ponieważ to przesłanie zawarte w dzienniczku świętej Faustyny jest uznane i potwierdzone beatyfikacją i kanonizacją świętej Faustyny, więc warto pamiętać te
słowa Pana Jezusa Polskę szczególnie umiłowałem, a kto chce znać je wszystkie, w całości, to niech zajrzy do dziennictwa. I warto też poznać przesłanie, które Pan Jezus kierował do sługi Bożej Rozalii. Cela główny, które dotyczą nie tego samego, czego dotyczy przesłanie zwrócone do świętej Faustyny Kowalskiej, ale wobec polskich Polaków mają ten sam sens. Pan Jezus chce, żeby Polska żyła i określa warunki. Przesłanie do sługi Bożej Rozalii cela główny, warunkiem istnienia Polski, ale także innych narodów, a Polska ma tutaj być wzorem dla innych narodów i państw, jest intronizacja Jezusa na króla Polski rozumiana jako uznanie społecznego panowania Jezusa Chrystusa. Czyli wszelkie władze nie muszę abdykować w żadnym razie, tylko uznać wyższość najwyższej władzy Jezusa Chrystusa, czyli Boga, który w Jezusie Chrystusie, stając się człowiekiem, mówi do nas po ludzku i odnosi się tym samym do wszystkich ludzkich spraw, wszystkich dziedzin ludzkiego życia. One mają być zgodne z dekalogiem, mają być zgodne z Ewangelią, a jeżeli nie będą, to naród zginie, państwo zginie. Czyli Polska zginie, jeżeli nie podda władze polskie, bo chodzi też o pewną formę, ponieważ proponuje tu bardzo określoną formę intronizacji, jeżeli przedstawiciele władzy politycznej, władzy kościelnej nie dokonają po odpowiednim przygotowaniu nawet. Naturalnie chodzi też o nawracanie się Polaków, o kutę, o modlitwę. Musi być przygotowanie, jakieś narodowe rekolekcje. Po tym odpowiednim przygotowaniu, jeżeli nastąpi intronizacja, wtedy jest szansa, że ci przedstawiciele władz kościelnej i państwowej, uznając najwyższą władzę Jezusa Chrystusa króla, nie będą w bezczelny sposób mówili, że mamy prawo narzucać takie przepisy i ustawy, jakie chcemy. Bo skoro zostaliśmy wybrani, powiedzmy, że wybrani w zasadzie ogłupienia i na zasadzie fałszywych wyborczych. To znaczy te wybory, które w tych warunkach, jakie w Polsce panuje, się odbywają, są fałszowane. Ponadto wyborcy są tak ogłupieni przez propagandę medialną, że wybierają kogoś na tej zasadzie, podoba się czy się nie podoba. Ktoś się podoba, mi się spodoba. Jedna pani pobożna katoliczka powiedziała po wyjściu z kościoła, że mi się bardzo podoba jako mężczyzna pan Palikot, więc ja będę na niego głosowała. Albo ktoś powie, że mi się bardzo podoba krawat tego, kto to ma krawat, premier czy prezydent, no, któryś ten ma krawat, Boże obaj. Podoba mi się kolor, prawda, dobrany kolor krawatu odpowiednio do koloru garnituru, no więc będę głosowała na tego człowieka, bo mnie się podoba. Albo podoba się jakieś sformułowanie, prawda? Ktoś coś tam powiedział, mi się to jakieś gładkie zdanie spodobało, więc zagłosuję na tego człowieka. Ale takie postawy bezmyślne, irracjonalne, nierozumne są w tej chwili popierane, prawda? Tak się ludzie kształtuje, poczynając od edukacji szkolnej i przedszkolnej, żeby nie kierowali się rozumem i logiką, prostą logiką, na zasadzie niesprzeczności, prawda? Tak, nie. Prawda, kłamstwo. Tylko kierowali się tą zasadą emocjonalną, podobały się, czy też mi się nie podoba. Albo sprzyja moim skłonnościom, czy też nie sprzyja. Ktoś ma skłonność do marihuany, prawda, i narkotyków, a jakiś polityk powie, że owszem, nie ma nic przeciwko, ale może to zależy. Ktoś ma skłonność do rozwiązłości seksualnej, także do tych kochających inaczej. I wtedy jakiś polityk, który sprzyja, wyznaje ideologię gender i sprzyja tym związkom partnerskim zamiast małżeństwa i powie to, co zadeklaruje. To jakiś pobożny katolik czy katoliczka, który ma pewne dewiacyjne poglądy w tej sprawie, sobie chodzi do kościoła i przyjmuje komunię świętą, ale jest zwolennikiem ideologii gender na przykład. Bo nie kieruje się za prostą logiki. No albo, prawda? Albo wybierasz czarne, albo wybierasz białe. No to zdecydził się na coś, a nie można tego łączyć jednego z drugim. Przykładem takiego łączenia jednego z drugim jest oczywiście postawa prezydenta i premiera, kiedy głoszą poglądy i podejmują decyzje antyludzkie, antynarodowe, antykatolickie, też a zarazem bezczelnie świętokradzko przyjmują Komunię Świętą, prawda? Albo chcesz przyjmować Komunię Świętą, po dobrej spowiedzi, zakończonej rozgrzeszeniem, a poparty żalem i postanowieniem poprawy, to wyrzeknij się tych swoich głupich, fałszywych
szkodliwych poglądów, przestań je szerzyć publicznie, przestań się opowiadać za in vitro, przestań popierać kłamstwa związane ze zbrodnią smoleńską, przyznaj się do swojej roli w wykonaniu tej zbrodni, poddaj się sądowi ludzkiemu, sprawiedliwemu, a jeżeli ktoś się temu wszystkiemu sprzeciwia, wprowadzając zło i zamęt w ludzkie serca, a zarazem jeszcze udaje katolika, prawda, no to nie ma w tym logiki, nie ma w tym prostej logiki. Mnie w szkole jeszcze logiki uczono. Ten przedmiot został usunięty z programu szkolnego, jak wiadomo, i jest to element szerszego programu. Szerszego programu takiego kształtowania ludzi, żeby nie kierowali się rozumem. Wiara i rozum idą razem. Wiara jest wyrazem, przekracza rozum, przekracza rozum, ale jest też wyrazem rozumnej postawy człowieka, który potrafi odróżnić dobro od zła i chce odróżnić dobro od zła, życia od śmierci, światło od ciemności, powiedzieć się po stronie życia, po stronie dobra, mimo słabości, mimo pewnej słabości upadków, ale człowiek upadnie, ale potem się podnosi, prawda, i przyznaje się do swojej winy. Tego jest sakrament Bożego Miłosierdzia, to jest sakrament pojednania. Czyli znowu łagodność, pokora i kompromis, i tolerancja, cichość nie polegają na tym, żeby sobie powiedzieć, żyję jak żyję, nic, nikomu nic do tego, do spowiedzi sobie pójdę, coś tam powiem księdzu. Niektórzy zresztą mówią, no co, ksiądz mi nie chce udzielić rozgrzeszenia dlatego, że popieram aborcję in vitro, to ja pójdę do innego księdza, to on mi rozgrzeszenia udzieli. Albo ja pierwszy raz się spotykam z takim księdzem, który mi tutaj robi jakieś trudności konfesjonalne. No. Czyli odpowiednika oczekuje się pokory, łagodności, cichości rozumianej tak. Przychodzi klient, oczekuje rozgrzeszenia na zasadzie towaru, prawda? Płaci, no bo w ogóle przyszedł, pofatygował się, przeznaczył na to trochę czasu. Czego ten ksiądz w ogóle od tego klienta jeszcze chce? No dać ten towar, prawda? W zamian za to wielkie poświęcenie, że ktoś jednak przyszedł do kościoła i zdecydował się podejść do konfesjonału. No więc kształtuje się takie postawy konsumpcyjne, utylitarne, przyjemnościowe, na zasadzie podoba mi się, podoba sprawia mi przyjemności i oducza się ludzi myślenia. Tymczasem pokora, łagodność i cichość nie wyłączają myślenia, nie wyłączają rozsądku i rozumu, wprost przeciwnie, opierają się na nim, opierają się na prawdzie o Bogu i prawdzie o człowieku, i tę prawdę w Ewangelii Pan Jezus wielokrotnie wyraża, natomiast poprzednie selektywne rozumienie Ewangelii, to znaczy z Ewangelii wyjmuje się to, co komuś akurat odpowiada. No jest na przykład teologia wyzwolenia z Ewangelii, wybiera sobie postawę takiego walczącego w obronie pokrzywdzonych rycerza, który sięga także po środki zbrojne i ma potem prawo i jeszcze popiera to ideologię marksistowską. Że jest ta nieuchronna walka aż do zwycięstwa między posiadaczami a tymi, którzy są wyrzuci. Między z dóbr materialnych w jakiejś mierze, między tymi, którzy te dobra kumulują i gromadzą, a tymi, którzy je wytwarzają, ale im się je odbiera. Sama własność, sama zasada własności jest czymś złym. Tymczasem zasada własności jest czymś dobrym. Czyli jeżeli ktoś swoją ideologię czy też teologię opiera na marksistowskiej zasadzie, że własność jest czymś złym, że własność powinna być powszechna, że ktoś, kto upiera się, że ma do własności prawo, postępuje źle i źle myśli, to nie ma nic wspólnego z Ewangelią. I z przykazaniem nie kradnie, prawda? Bo samo przykazanie nie kradnie zakłada szacunek dla własności. Nie byłoby tego przykazania, gdyby nie istniała własność. Obok tej przecież teologii wyzwolenia jest mnóstwo innych dewiacji. Kiedyś spierałem się z Jackiem Kuroniem, który bardzo często tutaj bywał w Stanisława Kostki, zresztą mieszkał jako parafianin, przecież na terenie parafii Stanisława Kostki w ulicy Mickiewicza 27. Otóż
jednym z takim zasadniczym przedmiotem sporu między nim a mną było to, że zajmuję obroną, no, w sensie praktycznym mniejszym stopniu teraz i dawniej, obroną życia dzieci poczętych. Jacek Kuroń mi zarzucił liście, który napisał jeszcze z więzienia w 1984 roku przed wypuszczeniem na wolność, a był witany bardzo uroczyście przez księdza Jerzego Popiełuszkę tutaj. Jest zresztą też na koncie dobrze. Ściskaliśmy się potem w kościele po mszy świętej. Ale jeszcze z więzienia wystosował do mnie bardzo duży list, bardzo miły zresztą przyjacielski, w którym zarzucił mi szerzenie nienawiści, mowy nienawiści, dlatego, bo upieram się, że dzieci poczęte mają prawo do życia bezwarunkowe i że aborcja jest zabójstwem i że ten, kto dokonuje aborcji, jest zabójcą. No więc zarzuty ze strony Jacka w tym liście były takie. Jeżeli ktokolwiek się upiera, że ma stuprocentową rację w jakiejkolwiek sprawie, jest siewcą nietolerancji i nienawiści. To jedno. Drugie. Jeżeli ktokolwiek twierdzi, że ktoś jest mordercą, szerzy nienawiść. Nie wolno nam nikogo określać jako mordercę. A jeżeli to określa dziecko poczęte, zabite w łonie matki przez aborcję jako zabójstwo, to siłą rzeczy musi określać sprawcy tego czynu za mordercę. Jeżeli kogokolwiek uznajesz za mordercę, to szerzysz nienawiść. Czyli opowiadanie się po stronie obiektywnej prawdy, którą się przyjmuje stuprocentowo, jest szerzeniem nienawiści i rozróżnianie kata i ofiary, nazywania kata, katę ma ofiarę ofiarą, jest też szerzeniem nienawiści. No więc ponieważ Jacek zażądał pisemnej odpowiedzi ode mnie, no to odpowiedziałem pisemnie na ten jego list, a potem się spotkaliśmy tutaj, jak go wypuszczono z więzienia i pytam go, czy chcesz dalej kontynuować rozmowę między nami na ten temat, wymianę listów, ewentualnie jakiś dialog. I on powiedział, spójrzmy na to zasłonę miłosierdzia. Spójrzmy na to zasłonę miłosierdzia. No więc ja go nie zapytałem wtedy, może trochę żałuję, że nie zrobiłem, co to rozumiem przez miłosierdzia. Ale zastanawiając się nad tymi słowami, uznałem, że on jako miłosierdzie rozumie wszechtolerancję. Czyli miłosierdzie stawianiem na równi poglądów sprzecznych, bo jego poglądy i moje były w oczywisty sposób sprzeczne. Co ja dosyć jednoznacznie wyraziłem w swoim liście, a co on dosyć jednoznacznie wyraził w swoim liście. Czyli miłosierdzie polegałoby na zatarciu granicy między sprzecznościami. A my mamy rację. Że one są jednakowo ważne, że ty masz trochę racji, ja mam może tej racji trochę więcej, ale nie upieram się, że mam 100% racji. No, na przykład to Jacek miał taką dosyć ładną wypowiedź na temat aborcji. Kiedyś powiedział tak, że jeżeli za zasłoną jest człowiek albo go nie ma, to nie należy do zasłony strzelać, dopuszczając możliwość zabicia człowieka, jeżeli on za tą zasłoną jest. Czyli wprawdzie my nie wiemy, czy dziecko poczęte to człowiek, czy nie człowiek, ale przyjmując, że być może to jest człowiek, lepiej tego człowieka lub nie człowieka, nie wiadomo kogo, nie zabijać. Ale gdy przyszło do głosowania i do wypowiedzi publicznej na ten temat, popiera aborcję. Popiera aborcję. Czyli sprzeczność. Ale wykazać mu sprzeczność, no to nie tolerancja z mojej strony. Tak? Bo tolerancja polega na tym, że... Mowa nienawiści, nie tylko nienawiści. Nawet więcej. Krzyżenie nienawiści. Mowa nienawiści. Mowa nienawiści. Ponieważ mowy nienawiści zarzuci mi w tym samym czasie Jerzy Urban, to dlatego, że wyrażał się przeciw wobec komunizmu, także już kazania, także w kominach głoszonego Stanisława Kostki. No i skoro sobie o prymasie Józefie Glembie mówimy w małym gronie, niech to pozostanie między nami. Musimy wyłączyć to te wany. Yeah.